Dzień dobry wszystkim, z tej strony Michał i witam was w kolejnych przygodach Harry'ego Pottera i kamień filozoficzny, kurde, nie fizoloficzny. Jezu, już na samym starcie przejęzyczenie, Boże. Co? What the fuck? Dobra, nieważne. W każdym razie, niestety dalej gram na save'ie, którym pominąłem trochę kart kolekcjonerskich. Ale bez obaw, od następnej sesji już sobie na spokojnie podejdę do tematu. Nagrywam to w ogóle 19 czerwca, ponieważ niestety moje sesje już z Harry'ego się skończyły. Tak więc ta sesja nie będzie też jakoś super długa. Nawet chyba godziny nie będzie trwała, bo chcę sobie jakby przygotować na dwa odcinki. A wiem, że nie będę miał jak teraz nagrywać za bardzo, więc... W dużym skrócie, poprzednim razem przeszliśmy praktycznie cały outside hogwardowy. I teraz idziemy na lekcję obrony przed czarną magią, z tego co dobrze pamiętam. Today we learn to illuminate dark magic with the Lumos spell. Watch my wand. Then hold down the mouse button and repeat the pattern. Release the button when you're done. Dobra, to jest lekcja obrony przed czarną magią i zaklęcie, które teraz będziemy się uczyć, to jest Lumos. Zaklęcie, które w sumie bardzo lubię w więzieniu Azkabanu, nie wiem czemu. O kurde, 96%, ładnie. That was spot on, Mr. Potter. 5 points for Gryffindor. Try working faster this time, Mr. Potter. Dobra, zobaczymy jak teraz nam pójdzie. Kurcze pieczone, już wyjechałem poza linię, niedobrze. Rób to powolutku, nikt cię nie goni. Easy, 95. Troszeczkę gorzej niż poprzednia, ale... The house with the most points at the end of the year wins the house cup. 10 points for Gryffindor. Go on, Mr. Potter, try again. Tutaj możemy trochę szybciej już to zrobić, chociaż... też nie śpieszyłbym się nie wiadomo jak bardzo. Po prostu zrobiłbym to na spokojnie. O, dokładnie, że tak. The house with the most points at the end of the year wins the house cup. 15 points for Gryffindor. I teraz 20 punktów pewnie. Try again, Mr. Potter. Ale znając właśnie życie, mi się tutaj już nie uda zrobić tą drugą pulę, w sensie tą ostatnią pulę. Chociaż może. Nie. Minimalnie mi zabrakło i bym miał kurde ponad minimum. Ale jak kształt był nieprawidłowy? Przecież był prawidłowy. O co ci chodzi? You may begin the Lumos challenge to practice the spell. Follow me, Mr. Potter. Hold down the mouse button to aim the spell. To cast Lumos, let go of the button. You may practice on that gargoyle. Okay. Lumos! That's quite bright, isn't it? Now you can cross the chasm and collect your challenge stars. I'll meet you at the end. Dobra, leci tutaj nam w tle motyw Hogwartu. Wszystko spoko, fajnie i tak dalej. Pamiętam jak w Więźni Azkabanu ten gargulec też dawał chyba zaklęcie Lumos. Z tego co dobrze pamiętam.
i można było przez ściany przechodzić, takie w sensie niewidzialne. Z kolei pamiętam, w wersji na PS1 był troszeczkę inny czar, który pozwalał pokazać platformy niewidzialne. Ale to z tego co wiem, nie był Lumos w wersji na PSX-a. Przynajmniej nie pamiętam, żeby to był Lumos. Bo Harry w jakiś inny sposób wymawiał tamto zaklęcie. Oczywiście mówię cały czas o wersji na PS1 teraz, a nie o wersji na PC czy innej. Swoją drogą bardzo lubię tutaj konstrukcję jakby tych poziomów. Bo z tego co wiem, to jest chyba już nasze ostatnie zadanko z gwiazdami. W sensie z gwiazdkami zadań. Wiecie, Challenge Stars. To jest chyba nasze już ostatnie zadanko z Challenge Stars. O ile dobrze pamiętam. Tu mamy gargulca, no dawaj. A, i tylko tutaj nam jakby niewidzialną platformę utworzyłeś. Żadnej tutaj, żadnego sekreciku nie ma. Przynajmniej ja nie widzę. Mówię, będę musiał nadrobić, kurde, te... jak to się nazywa? Karty kolekcjonerskie i tak dalej. To, co zresztą zostawiłem w gierce, bo troszeczkę jest mi wstyd, że to pominąłem nieświadomie. Znaczy wiem, że niektórzy z was pisali mi, że to gdzieś było blisko mnie, że mogłem w sumie się odwrócić, mogłem tam popróbować. Ale troszeczkę jest mi wstyd mimo co. Bo mógłbym być bardziej spostrzegawczy. No ale trudno się mówi. Żyje się dalej, jak to mawiają. Tutaj widzę, że... Właśnie... To jest troszeczkę dziwne, bo tutaj są odłamki tej wazy całej. A to trochę wyglądało tak, jakby z tej wazy nietoperzy, kurde, wylęgły się. I wyleciały. O, mamy sekcję platformową. Dobrze, Harry, doskonale, poprawiaj okulary, wygięte zresztą. I lecimy, kurde. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Skok. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, skok. Dobrze. Uno do stres, skok. I jesteśmy już, kurde, na górze. Nic tutaj nie pominęliśmy, nic nie pominęliśmy, chociaż... Dobra, tam nic nie ma. Lepiej być bardziej spostrzegawczy i sprawdzać różne tego typu rzeczy. Dobra, druga gwiazdka zadań jest zdobyta. Dobrze. Tutaj mamy ponownie okna, za którymi w zasadzie nie ma nic. Bo technicznie pewnie jest ściana za tymi oknami. Ale takie rzeczy tylko w Hogwarcie i to w wersji na PC. O, mamy już dróżkę do kolejnej Challenge Stars. Znaczy Challenge Star w sumie, bo Stars to byłoby w momencie, kiedy byśmy zdobyli więcej niż jedną. A tutaj na razie zdobywamy tylko jedną. Fajnie, że spadłem w dość dziwny i głupi sposób, nie powiem, że nie. No to spróbujmy raz jeszcze w takim razie. I jeszcze raz, dobra, lecimy z koksem. Musi się udać teraz, musi, jeszcze raz musi się udać. Spróbujmy tutaj wskoczyć. No co jest? Czemu Harry nie chce się tam złapać? What the fuck? Czy powinien się tam złapać normalnie, o co tu chodzi? Czy ja czegoś może, nie wiem, nie ogarnąłem? No to już jest naprawdę mega dziwne. No! Łap się tam, co jest? O, jak widzicie, całkiem przypadkowo odkryłem tutaj jedną rzecz. Ale żeby odkryć znowu tą drugą rzecz, to będę musiał po raz kolejny tego gargulca zaatakować. Bo tam coś się otworzyło. I my to odkryjemy. Czy wam się to podoba, czy nie? Powiem wam szczerze, że jesteśmy totalnie w dupie. Bo niestety, ale nie jestem w stanie wam teraz tutaj dalej przejść, bo te gargulce się w jakiś dziwny sposób zbugowały. Przecież tak mi się wydaje, bo mówię, ja w to na ślepo gram. I przez to, że zrobiłem taki niezbyt fajny i niezbyt dobry myk,
to troszeczkę na tym teraz ucierpiałem, bo nie doskoczę już dalej nigdzie, nie przejdę dalej tego zadania. Bo dla pewności sprawdzałem sobie Let's Play Geralda 39 i u niego droga troszeczkę w inny sposób się odblokowała, a u mnie nawet nie mam możliwości nawet tutaj doskoczenia. Nawet widzicie, jak Harry nawet nie chce doskoczyć. Mogę jeszcze raz spróbować, ale efekt raczej będzie taki sam. Harry się nawet tam nie złapie. Co powoduje, że jednak chyba mi się nie uda przejść dalej. Co jest trochę przykre, nawet bardzo. Ale dobra, spróbujmy. Może nie ma sensu się załamywać. Nie, nie doskoczę, po prostu nie doskoczę. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło, więc w taki oto sposób niestety będę musiał tutaj zakończyć tą minisesję nagraniową. Ale w ramach takiego, nie wiem, zadośćuczynienia, to tutaj wam pokażę w sumie dwa albo trzy takie spoko komentarze od Watki. W sensie od Watelis, bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Bo naprawdę bardzo fajne i spoko wypowiedzi. A was mogę co jedynie zaprosić do subskrypcji, jeżeli się wam spodobało, o ile wam się spodobało, bo naprawdę za wiele tutaj nie zrobiliśmy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo.